dobry. Witam Was serdecznie w czwartek 30 grudnia. Zechciejmy wspólnie przy ostatni dzień 2021 roku wsłuchać się w hasła dnia, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W psalmie 74, wierszu 16 mamy napisane: Twój jest dzień i Twoja jest moc. Tyś ustanowił światło i słońce. Z kolei w liście do Rzymian w 13 rozdziale czytamy: Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczemy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Moi drodzy, w dzisiejszym nowotestamentowym słowie apostoł daje nam pewne cenne i zarazem bardzo praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób powinniśmy żyć i postępować, jeżeli chcemy być nazwani Bożymi dziećmi. Apostoł wzywa nas przede wszystkim do tego, abyśmy odrzucili wszystkie uczynki związane z ciemnością i poleca nam kroczyć Bożą ścieżką. Jest to niby oczywiste. Jest to niby zrozumiałe, jednak przekładanie tej niby oczywistej i zrozumiałej teorii na praktykę nie zawsze nam do końca wychodzi, a wynika to z naszej wrodzonej skłonności do grzechu. Na szczęście, w wykonaniu tego zadania, czyli odrzucenia wszystkich uczynków związanych z ciemnością, nie jesteśmy sami, ale możemy skorzystać z zaoferowanej nam przez Boga pomocy. Zresztą to samo nam zostało przypomniane kilka dni temu, kiedy przeżywaliśmy radosne święta Bożego Narodzenia. Podczas świąt dziękowaliśmy Bogu za to, że wypełnił swoją obietnicę, którą możemy odnaleźć w 9 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie czytamy o tym, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzał światłość wielką, a nad mieszkańcami krainy mroków zabłysła światłość. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany, i trochę dalej czytamy, że nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny oraz Książę pokoju. My dzisiaj wiemy, że tą światłością był i zresztą dalej jest narodzony w Betlejem Jezus Chrystus, który przybył na ziemię, aby nas wybawić z naszych grzechów i żeby pojednać nas z Bogiem. Jednak w tej Bożej pomocy nic, moi drodzy, nie dzieje się automatycznie. Bóg chce nam pomóc w odrzuceniu uczynków ciemności, ale musimy Mu zaufać. Musimy Mu powierzyć nasze życie. Ważne jest to, że nasza wiara, nasze zaufanie nie może być jakimś świątecznym zrywem, ale nasza wiara i nasze zaufanie powinny być czymś zwyczajnym, czymś codziennym. Bo przecież, moi drodzy, Bóg nie chce być z nami tylko od święta, ale On chce być z nami każdego dnia naszego życia. Ten, który stworzył dzień i noc oraz ustanowił światło i słońce, chce nam błogosławić. Bóg chce nas wspierać. Musimy tylko pozwolić Mu działać, abyśmy mogli z Jego pomocą, tak jak czytamy w naszym fragmencie, abyśmy mogli z Jego pomocą oblec się w zbroję światłości. Abyśmy mogli kroczyć drogą, którą nie my, ale On nam wskazuje. Tego z całego serca nam wszystkim życzę. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Oraz także dziękujemy Tobie za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Dziękujemy Tobie za to, że Ty przebaczasz nam nasze grzechy, nasze zaniedbania, nasze winy. Dziękujemy, że wskazujesz nam tą właściwą drogę, która wiedzie do Ciebie. Prosimy Cię, Boże, o moc Twego Ducha Świętego, aby dalej nas prowadził. Prosimy o to, abyś błogosławił nam każdego dnia naszego życia. Twoje imię Boże niech będzie w naszych sercach, w naszych myślach i w naszym życiu błogosławione każdego dnia. Amen. Moi drodzy, życzę Wam radosnego i błogosławionego przedostatniego dnia roku 2021. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.